Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś bardziej taki filmik unboxing. Mam paczkę. Bez zbędnego przedłużania otwieram paczkę. Nie wiem, czy ona jest tutaj zaklejona, czy chyba zaklejona. Myślę, że bez noża dam sobie radę. Poszło jak najbardziej bez noża. Tak, co my tutaj mamy? Mamy coś takiego. To jest taki kawałek do uchwyt. I co mamy jeszcze? Drugi uchwyt. Coś takiego. Tak mniej więcej nie wygląda. Co jeszcze? Paragonik. Wrzucę z powrotem. I kolejną ściereczkę. Wrzucę. Dobra. Zacznę może od tego tutaj. Pod taką jakby klamrą. Myślę, że otworzę. O, jest to taka klamra. Dosyć ciężko nachodzi. Widać, że jest bardzo mocna, masywna. Tutaj można sobie wpiąć w te miejsce kamerkę. Niestety nie wziąłem klipsu, który tutaj można wpinać. No ale to tam na razie nie jest ważne. I tutaj jest takie jakby przedłużenie. To jest wyginane, to sobie możemy wyginać pod różnymi kątami. No ale o. Coś montujemy i tu montujemy kamerkę i możemy ją gdzieś sobie założyć. Nie ma problemu. Tak sobie to wypnę. Na razie to zapakuję z powrotem. Drugi statyw. Uchwyt jest to taki na przystawkę, mocno podobny do tamtego. Jest to z firmy, nie wiem jak się czyta, Joby czy Joby. Pisze się Joby, a czyta się chyba Joby. Otworzymy sobie to. Zobaczymy, z czego to się składa. Tutaj dokumenty wyleciały. Wylatuje. Przystawka wyleciała. Ona jest tutaj zaklejona. Folią. Jak to teraz tu działa? A, w ten sposób. Czyli tak, to przekręcamy i to tutaj się przykleja wtedy. Z tego co oglądałem inne filmiki, to przed każdym przyklejeniem to trzeba przemyć wodą. Przed samym przetarciem ściereczką chyba nie wystarczy, trzeba przemyć wodą, żeby to było czyste, żeby się dobrze trzymało. No, co my tutaj mamy dalej? Jeszcze jakieś... Co jest dalej? Dalej zostawię. Dostajemy. Takiego. To jest taki jakby do, znaczy to jest właśnie do kamerki GoPro. Tu wkładamy kamerkę, mam drugą kamerkę. Tu wkładamy tak, o. Ja niestety nie mam tutaj jak przykręcić tego, ale tak to właśnie montujemy. To montujemy i to wtedy tutaj mamy śrubę i to nakręcamy na ten tutaj uchwyt. Powinien chyba być ruchomy. Tak, jest ruchomy. Dosyć ciężko to chodzi. No i dobrze, przynajmniej będzie trwałe. I to nakręcamy tutaj.
Nie ma tutaj pod spodem śruby chyba kontrującej. To już jest samo kontrujące. Jest taki, nie wiem czy dobrze to widać, taki wzorek i on dodatkowo przytrzymuje właśnie tą tutaj ten klips, można to tak nazwać. Można to nie tylko z tej, bo można również z tej strony. I to, że również się to trzyma. Dobra, ja to sobie na razie odkręcę, albo na razie zostawię. Nie będę tego pakować. No i nic więcej nie ma. Tutaj jeszcze jakieś dokumenty. O, nawet jest narysowane. Czyli inne osoby mówiły prawdę, że trzeba te miejsce przed każdym przyklejeniem trzeba przetrzeć szmatką. Znaczy to tak to wygląda, że chyba szmatką. Chyba, że to chodzi o zbliżoną szmatkę. Dobra. To sobie na razie tutaj włożę. Spróbuję to jakoś tutaj skręcić. Akurat wam teraz tym mogę zakręcać, bo akurat z kamerką GoPro nagrywam. Także do kamerki GoPro potrzebujemy tą przejściówkę. Jeżeli tą kamerkę, to sobie pozwolę to odkręcić. Znaczy mam tutaj takie z dwóch stron. To sobie nakręcamy. O, dobra, kamerkę mam akurat odwrotnie. Myślę, że przykręcę drugą stronę, drugą złą. To się najdłużej wytnie. O, i kamerka też może sobie stać i mogę nagrywać. I jest o tyle dobrze, że to jest, mogę go ustawić na prosto. Może mi służyć jako statyw. Jeszcze mam taką klamrę do telefonu, pewnie w poprzednich unboxingach widzieliście. I również mogę sobie tutaj założyć mój telefon i mogę też coś nagrywać. Nawet jak nagrywam vlogi, sobie teraz tak właśnie też już pomyślałem, że mogę wtedy sobie to odkręcić, mogę samym tym chodzić. To jest wtedy też dobre do przytrzymania, żebym nie musiał na przykład kamerki trzymać w ten sposób. Mogę sobie założyć na to i mogę trzymać w ten sposób. Mogę tutaj z tym teraz kombinować jak się da. Mogę to montować do samochodu, gdziekolwiek. Sobie teraz jeszcze myślę, że spróbuję to. Mam tu jest taki dosyć śliski. Spróbuję to. Muszę mi się trzymać. Trzymię. Tutaj pokażę. Tak. Prawda, mi tutaj teraz to jeździ. Thank you.
widzę, jak próbuję ruszyć, że aż cały stół się trzęsie. Że no naprawdę trzymie konkretnie. Teraz ja to na razie zakleję. Żeby się nie zabudziło. Ale zakleję to. Musi być się trzymało, nie? Dobra. Także myślę, że chyba to by było na tyle. Nie wiem, czy mam swój telefon. Pozwólcie, że wyciągnę swój telefon tylko. Chcę wam jeszcze pokazać, jak to będzie wyglądać z telefonem. Muszę się teraz wytrzymać. Wkręcę sobie to. Wkręcę się. Wkręcę się. O. Tak to wygląda. Tak wygląda cały zestaw. Również dobre do zdjęć. Mogę sobie zdjęcia nagrywać. Czy tam serwer zdjęcia nagrywać. Zdjęcia robić, czy nagrywać jakiś filmik. Nie ma to żadnego problemu. Także myślę, że ten mikrofon, który tutaj trzymam, użyć, będzie mi odpasować, na pewno będzie on trochę lepszy chyba niż te, które mam rozkładane, bo obecnie ja używam jeszcze takiego statyw, bardziej jako statyw. Też sobie mogę tutaj nakręcić. No, to jest też akurat wersja samokontrująca, także to sobie mogę złożyć i też sobie mogę chodzić. Z tym, że no, on jest krótki, mały, jak widzicie. Nóg nie można zbytnio mocno, bo widzicie, wraca z powrotem. I nie można tego zbytnio rozstawić. Ten jest stojący, także na pewno mi przypasuje bardziej. Dobra. Jeszcze byście pewnie chcieli wiedzieć, ile to wszystko kosztuje. Tak. Ten zestaw bodajże 35 albo 36 zł. Ten znacznie więcej. 150, 160, coś takiego. Także ten tutaj widać naprawdę, że jest solidnie wykonany. Firma też dosyć dobra, także myślę, że będzie tutaj pozytywna ocena. Kupiłem to wszystko, zamówiłem na Allegro przedwczoraj zamówiłem, dzisiaj już jest wtorek, w niedzielę, wczoraj zamawiałem, także bardzo szybko, w sumie też i szybko, bo nie było to daleko. Taki zestaw. Także myślę, że będą one mi tutaj służyć. Tego na pewno będę jeszcze używać w samochodzie. Właśnie głównie szukałem właśnie takiego, żeby jeszcze łatwiej mi się nagrywało w samochodzie. Jak na przykład gdzieś jadę. Mimo tego, że mam samochód w automacie, bo i tak gdzieś tam z tą kamerą muszę latać, gdzieś muszę przekładać, jak w lewej ręce na przykład trzymię kamerę, no to prawą muszę kierować, gdzieś skręcić albo coś, no to muszę kamerę znowu przekładać do prawej ręki, lewą ręką kręcić, gdzieś tutaj lewą ręką włączać migacze, także no tutaj no nie wychodziły te ujęcia takie, jakbym chciał. Dlatego też znalazłem taki uchwyt. Mam nadzieję, że będzie on się tutaj spisywać bardzo dobrze. Także mam nadzieję, że będzie ok. Teraz przez najbliższe kilka dni pewnie będę go testować. Ten, jak i ten. Także za jakiś czas może zrobię filmik z oceną
tych oto uchwyto statywów, czy jakby to tam nazwać. No i zobaczymy. Znaczy zobaczymy, zobaczę jak to tam będzie. No na jak one mi będą służyć. Dobra, także bez zbędnego przedłużania, jeżeli Wam się podobało, kciuk w górę, zasubskrybuj kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, by być na bieżąco z filmami, jeżeli się podobają moje filmy. Te niedługo może będą już filmy częściej i może troszkę odmienione. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie się leczę w sensie zdrowotnym. Jak już w poprzednim filmie pewnie się dowiedzieliście, że mam problemy z kręgosłupem. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także jeszcze raz, kciuk w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. Subskrypcja pewnie gdzieś tutaj będzie latać sobie, albo gdzieś na dole. Zapraszam oczywiście na mojego Instagrama, nazwa poniżej. W ciągu filmu pewnie też się gdzieś tutaj będzie pojawiać moja nazwa, także serdecznie zapraszam. Tam więcej zdjęć wrzucam i mam nadzieję, że zajrzycie na mojego Instagrama. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Na razie. Cześć.